Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na przegląd promocji w Rossmanie. Witam Was po krótkiej przerwie. Jeżeli jesteście na bieżąco, to na karcie społeczność napisałam Wam, że jestem chora i przez kilka następnych dni filmu nie będzie. Ale już powoli wracam do równowagi, także lecimy już z filmami, nie ma co tutaj przedłużać. Jeżeli chodzi o promocje w Rossmanie, to trwają one teraz od 18 kwietnia do 4 maja włącznie. Przegląd promocji w Rossmanie robię od początku tego kanału, czyli od lipca, także przez te przeglądy już dużo kosmetyków przetestowaliśmy i nie chcę ich powtarzać, także dziś zrobimy troszeczkę inną formułę i po prostu pokażę Wam troszeczkę tych kosmetyków i opowiem o nich, które akurat znam, które lubię i po prostu przejdziemy sobie przez te promocje, poopowiadam Wam, co tam ciekawego jest. Zobaczymy, jak ta formuła się przyjmie. Nie mówię, że ta formuła teraz taka zostanie, raczej będziemy używać tych kosmetyków, ale dziś chcę spróbować troszeczkę innego formatu. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i oglądamy. I cóż, moi drodzy, zaczynamy od podkładów. Mamy L'Oreal True Match, 43 zł, czyli ta cena się trzyma, podkład podobno jest bardzo dobry. Ja go miałam jeszcze przed zmianą formuły, ta formuła troszeczkę jest teraz inna. Mogę Wam już dać znać, że ten podkład sobie w maju, myślę, że w maju przetestujemy. Jestem bardzo ciekawa, bo ta starsza wersja fajnie mi się sprawdzała. Z tego co pamiętam, był on dosyć taki lekki, bardziej świetlisty, więc może być to fajna opcja na lato. Kolejny produkt to Max Factor Miracle Second Skin. I go mam. Tutaj właśnie w tej serii już go używaliśmy. Na twarzy był nakładany. Myślę, że w jakimś teście 5-godzinnym też go Wam tutaj pokażę. Bardzo fajny produkt. On jest z kokosowym mlekiem, prebiotykami i ma SPF 20, więc teraz na wiosnę mega fajnie, zawsze SPF dodatkowy jest super. Nie ma on mocnego krycia, ale fajnie wyrównuje gdzieś tam koloryt skóry, więc jeżeli szukacie czegoś właśnie, co wygląda jak druga skóra, co Wam po prostu ujednolici koloryt, doda właśnie też SPF-u troszeczkę, filtra, no to będzie to bardzo fajna opcja, bardzo mi przypadł do gustu, już zresztą widzicie, że tutaj ta tubka się wygina i za dużo tutaj już pewnie produktu nie ma. Kolejny produkt to Maybelline Fit Me, jest on szklany, ale ten w plastiku również jest przeceniony, w zależności od tego, jaki chcemy efekt, czy rozświetlony, to wtedy ta wersja w szkle, a jeżeli chcemy matowy efekt, to właśnie ta w plastiku. Fajne te podkłady, muszę do nich też wrócić i myślę, że zrobimy to niedługo. Dalej mamy przeceniony ten najnowszy podkład od Vibo. Jest on opisany jako fluid. Bardzo nie lubię tego słowa, fluid. Mówi się podkład. 18 zł, to już jest przyjemna cena. Dwa w jednym tak naprawdę, to jest krem i podkład. Cream and Foundation. Ciekawe, bo przetłumaczyli to jako fluid, a w nazwie jest Cream and Foundation, czyli że podkład w sumie bardziej, więc ciekawe. Może go kupię, zobaczymy, bo w sumie jestem ciekawa, jeżeli go macie, jeżeli go przetestowaliście, bo jeszcze żadnego testu nie oglądałam, to dajcie znać, jakie on ma wykończenie. Bo jeżeli on jest podobny do tego motylkowego, którego test możecie tutaj zobaczyć, no to nie będę go kupować, bo to jest bez sensu. Dalej, podkład, który bardzo lubię. Jest to Eveline Cosmetics Better Than Perfect. Świetny podkład, lekki, nawilżająco kryjący, takie krycie powiedziałabym średnie, bardzo mi przypadł do gustu. Długo zwlekałam z jego testem, w końcu go przetestowałam i się zakochałam. Świetny, polecam Wam bardzo, bardzo. Używałam go też tutaj na kanale w teście kosmetyków z Minty Shopu, także Wam zostawię tutaj film, jeżeli chcecie właśnie zobaczyć, jak to wypadło, jak ten podkład wypadł, to proszę bardzo, Was tutaj zapraszam. A jeżeli chodzi o najnowszą kolekcję od Eveline, to dostałam od marki już informację, że będę miała możliwość przetestowania, że dostanę tę kolekcję w paczce PR, także przetestujemy sobie tę kolekcję na kanale. Jak tylko paczka do mnie dotrze, to nagram test, więc bardzo się cieszę, bo już miałam tę kolekcję w koszyku, no ale na szczęście dowiedziałam się o tym zanim zamówiłam, więc będę testować i zobaczymy. Przepiękna jest ta kolekcja, taka z kwiatami. Dalej, mamy podkład Illumi. Jeżeli chodzi o ten podkład Wonder Match Illumi, też używaliśmy go właśnie tutaj w przeglądzie i też go muszę włożyć w jakiś taki film konkretny, żebym mogła Was konkretnie do tego testu właśnie odsyłać. I tutaj mamy też SPF 20, mamy niacinamid, witaminę C i kwas hialuronowy. Jest to spoko podkład, ale u mnie troszeczkę się zważył z tego co pamiętam na brodzie. Muszę go użyć teraz, bo miałam kilka miesięcy przerwy. Jest on właśnie taki rozświetlający. Ładnie wygląda. U mnie się lepiej sprawdziła wersja ta klasyczna, więc muszę go do niego wrócić, przetestować, zobaczyć jak teraz u mnie będzie działał.
Ale ogólnie nie zawiódł mnie jakoś strasznie. Był ok, tylko właśnie na brodzie po kilku godzinach się troszeczkę ważył. Więc przetestuję go jeszcze raz. Myślę, że wrzucę go tutaj właśnie w jakiś test. I zobaczymy, jak teraz u mnie wygląda po pewnym czasie. Bo to czasami tak jest, że czasami ten podkład przy pierwszych paru użyciach nie wygląda super, a potem się okazuje, że jest ekstra, bo na przykład z czymś źle działało, na przykład z pielęgnacją. Jak widzicie, za dużo go nie zużyłam. Także myślę, że z powrotem wróci do łask i przetestuję go właśnie może przy okazji testu tej najnowszej kolekcji, bo z tego co wiem, wyszedł nowy odcień. Nie wiem, czy jaśniejszy, czy ciemniejszy tego podkładu, ale na pewno był nowy odcień, bo też się wyświetla w aplikacji Rossmana jako nowe. Teraz korektory. Mamy też korektor Fit Me, tak samo jak podkłady. Podobno korektor jest bardzo dobry. Ja go jeszcze nie testowałam, ale myślę, że to jest dobry czas, żeby go w końcu przetestować. Zescreenowałam Wam też korektor Lovely Fresh and Juicy, 12 zł. I jak się dobrze przyjrzałam, to się okazało, że to nie jest ten korektor, który jest świetny, że to nie jest to, tylko wyszły jego nowe wersje, a są z tego co widzę, to wersje takie color correcting, bo tutaj ta jedynka na to wychodzi, że jest taka bardziej żółta, a trójka jest zielona, natomiast dwójka wyświetlała mi się w aplikacji jako puste opakowanie, więc nie mam pojęcia, jaka będzie ta dwójka, może jakaś fioletowa. Jestem ciekawa, na razie widzę, że u mnie w Rossmanie tego nie ma, a opis mi się nie wyświetlał w aplikacji, więc nie wiem o co chodzi, ale to jest bardzo ciekawe, muszę to sprawdzić, postaram się przejść do Rossmanów, zobaczymy, może w końcu się pojawi, więc w sumie jest ciekawe, ale tak szczerze powiedziawszy, to ja takich kolorowych korektorów za bardzo nie używam, zazwyczaj mi się nie chce, dajcie znać, czy używacie właśnie kolor correctingu, bo jeśli tak, to może spróbuję i przetestujemy, może właśnie kupię wszystkie trzy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Korektor, który Wam na pewno mogę polecić, jest to Everlane Liquid Camouflage. Nie lubię jego zapachu, ale jeżeli chodzi o tą nową formułę, to świetnie się sprawdza. Średnie krycie, bardzo komfortowe. Nawet bym powiedziała takie do pełnego. Świetnie jest. Ta poprzednia wersja totalnie mi się nie sprawdzała, brzydko wyglądała, a on wygląda przepięknie. Jedyne co zostało, to ten zapach. Ale on ulatnia się, więc później przy używaniu to już go w ogóle nie czuć. Mamy też NAM Pro Shaping i to jest kolejny korektor, który Wam bardzo mogę polecić, ale zobaczcie, że kosztuje 29 zł, więc tak naprawdę w jego cenie możecie mieć dwa korektory od Everlane. A jeżeli chodzi o pojemność, to NAM ma 6 ml, a Everlane 7. Czyli ma nawet więcej, jest tańszy i ma więcej mililitrów, więc jeżeli chodzi o takie porównanie ekonomiczne, to Everlane się o wiele bardziej opłaca, a w sumie są podobne moim zdaniem. Ale też te korektory od NAM można używać do konturowania, ja mam te właśnie najciemniejsze odcienie i fajnie się sprawdzają do konturowania, tylko że są ciepłe, więc jeżeli lubicie ciepłe bronzery, no to ewentualnie możecie też kupić sobie pod to, typowo pod konturowanie. Teraz czas na pudry i mamy Maybelline Fit Me. One są z kolorem, ale jest też bezbarwny, taki, który dopasuje się do każdego odcienia, ponieważ nie daje koloru. Kosztuje 26,50. Muszę go przetestować, bo podobno bardzo fajnie wygładza pory. Mamy też pudry Lovely, te prasowane. I za nimi się będę kręcić, bo chciałabym nagrać ich też test, więc jeżeli mi się uda je znaleźć, to sobie kupię przynajmniej 3, żeby właśnie były osobno do odcinka. Mamy też pudry od NAM, no podrożały, to wiemy, ale bardzo lubię ten Satin Loose Powder. On ma właśnie takie drobiny w sobie, więc jeżeli chcecie sobie taki typowo rozświetlający puder z drobinami, no to on jest bardzo fajny. No tych pudrów jest bardzo dużo i może kiedyś właśnie kupię wszystkie, żeby przetestować tak konkretnie. Zobaczymy, bo na razie naprawdę dosyć mocno podrożały. Bronzery. Maybelline City Bronzer, podobno świetny, są dwa odcienie przynajmniej, więc podobno bardzo dobre. Mamy też te bronzery w kremie od NAM i zobaczcie, chciałam Wam pokazać, że to jest normalne. Jak on długo stoi, to widzicie, on się rozdzielił. Tutaj pływa sobie taka woda. Wystarczy wstrząsnąć i ten produkt będzie normalnie do użytku ponownie. Kosztuje 28,50 i w sumie on jest ok, jest dobry. Ale teraz dużo tych produktów do konturowania na mokro wyszło. Przygotowuję Wam osobny film właśnie też z tymi produktami i wydaje mi się, że można kupić coś równie dobrego, nawet lepszego w tańszej cenie. Także dajcie znać, czy chcecie takie porównanie właśnie bronzerów w płynie, a może też i róży, i rozświetlaczy. Dajcie znać, jak potrzebujecie, to zrobię. Jeśli chodzi o róże, to mamy Rimmel Maxi Blush i o nim słyszałam bardzo dużo dobrego, 22,50, także muszę zobaczyć, jakie są jego swatche, bo może akurat będzie jakiś fajny, ciekawy kolor. Ja osobiście Wam polecam Miss Sporty, Insta Glow, to są też właśnie róże. W aplikacji się nie sugerujcie, bo to wygląda jak brąz, ale tak nie jest. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda ten róż na twarzy i też w opakowaniu tak naprawdę, to zapraszam Was tutaj na test Miss Sporty.
wypadł świetnie, więc naprawdę trzeba sobie to obejrzeć i sprawdzić, bo czasami te tanie kosmetyki, no dyszkę, są o wiele lepsze albo równie dobre jak te droższe, więc jeżeli na przykład potrzebujemy czegoś tańszego, bo nie chcemy wydawać pieniędzy, to może właśnie warto kupić tym razem coś tańszego, a równie dobrego. Z tych róży są też te kremowe róże od NAM 28-50, tak samo jak właśnie bronzery. Akurat ich nie testowałam, ale jak widziałam na żywo, to bardzo ładnie wyglądały te odcienie. Rozświetlacze Vibo I Choose What I Want. Tutaj Wam akurat pokazuję Emerald Mist i jest to rozświetlacz, który ma niebieską poświatę. Jest też z taką różową poświatą, więc jeżeli chcecie coś właśnie na taki sezon na przykład festiwalowy, to bardzo fajnie to będzie wyglądało i w dobrej cenie, bo niecałe 8 zł. Jedyne co, one są dosyć takie suchawe, ale błysk mają, więc tutaj akurat jest taki minus, że ta konsystencja nie jest taka bardzo, bardzo kremowa, ale jeżeli chodzi o sam efekt na twarzy, to tutaj jest ok, więc coś za coś. W bardziej klasycznych odcieniach jest Vibo Diamond Illuminator, kocham ten rozświetlacz, dyszkę, kiedyś kosztował jeszcze mniej, ale jest świetny. Jedynka jest bardziej chłodna, z tego co pamiętam, dwójka jest cieplejsza, a trójka taka bardziej ciemna, więc bardzo fajne rozświetlacze. Przepraszam Was, że jeszcze mówię przez nos, ale już nie mogę dłużej odpoczywać, a cały czas jeszcze nie doszłam do siebie po tej chorobie, także trochę słabo, no ale musicie jakoś wytrzymać. Eyelinery. I po ten eyeliner postaram się wybrać. 15 zł, Vibo Million Dollar i jest on właśnie czarny, granatowy i brązowy. I potem brązowy mam ochotę się wybrać. Mam nadzieję, że będzie, bo czasami ciężko jest z jego dostępnością. Już miałam kilka podejść i nigdy nie udało mi się kupić. Mamy też przecenione te eyelinery z nowej kolekcji Vibo. Dosyć ciekawie one wyglądają. Podobno aktywowane są wodą. Jestem w sumie ich ciekawa. Mam sporo kolorowych kredek, dlatego ich jednak nie kupiłam. Postawiłam jednak na ten test motylkowej kolekcji. Ale jeżeli nie macie właśnie koloru, to może fajnie na nie postawić. Mamy też z Vibo taki liner z pieczątką. To też jest fajne do jakichś takich właśnie festiwalowych makijaży, jakichś takich imprezowych. Nakładacie sobie taką pieczątkę i coś tam się dzieje, czy to na twarzy, czy to na oku. Ja taki liner z pieczątką mam cały czas z Lamel i też bardzo fajnie mi się to sprawdzało. Jeżeli chodzi o inne eyelinery, które uwielbiam, ubóstwiam, kocham i które już tutaj nieraz występowały, no to Eveline Precise Brush. Uwielbiam. Już tyle opakowań zużyłam, że szok. Mamy też Eveline Varieté w złotym opakowaniu. U mnie akurat... Mnie akurat nie rzucił na kolana, ale wiem, że dużo osób go uwielbia. Ja muszę mu dać drugą szansę, bo prawdopodobnie z tego, co tam z Wami rozmawiałam kilka razy na ten temat, na temat tego produktu, no to się okazało, że prawdopodobnie kupiłam już taki ruszany i dlatego... No wyszło tak, a nie inaczej z nim. Tusze do rzęski! Tutaj mamy polecany bardzo mocno tusz Max Factor 2000 kalorii w całkiem spoko cenie. Jak na teraz. Ale ostatnio na TikToku rzucił mi się taki TikTok na DC, że kosmetyki, które kupiłam przez TikToka i żałuję, i tam był na przykład ten tusz. No ale wiadomo, nie każdemu się wszystko sprawdzi. Dalej mamy Maybelline Colossal. Tutaj jest bardzo dużo różnych wersji i to jest taki kultowy tusz, jeżeli chodzi o Maybelline. Zaciekawiły mnie tusze od Bourjois. Bardzo ładne opakowania, szczególnie właśnie to różowe, które Wam tutaj zeskrinowałam. No przepiękne. Są też kolorowe maskary od Vibo. Tutaj akurat wzięłam niebieską i to jest właśnie z tej serii Boho. Fajnie, bo nawet na dolną, gdzieś tam na dolne rzęsy, jako taki kolorowy akcent. Mam nadzieję, że one rzeczywiście dają kolor, tak jak na przykład te tusze do rzęs, które były od Genzy. Także jestem ciekawa w sumie. Mamy coś od Eveline. Eveline tusze są zawsze dobre. Coś do brwi i mamy NYX klej do brwi. Bardzo fajny klej, jeżeli chodzi o kategorię klei do brwi, dobrze trzyma te włoski. Z tego co widzę, w aplikacji też pojawiły się te kleje z kolorem, nie tylko ten przezroczysty, więc jeżeli ktoś chce dodać sobie właśnie od razu koloru troszeczkę, no to będą też fajne opcje. I to co znalazłam, to też piegi w pisaku od Lovely za 12 zł, więc okej. Ciekawa jestem, czy nie ma takiego, wiecie, zielonego kolorku, podtonu, czy ten odcień jest ładny, ale jest, więc fajnie. Przechodzimy do ust i mamy takie serum z kolorem od AA, więc fajnie, bo pielęgnacja plus właśnie kolor. Jest też druga wersja, taka fioletowa, ona jest przezroczysta, jeżeli chodzi o kolor, ale ma w sobie drobinki, więc to też jest fajnie. Także jest opcja z drobinkami lub właśnie taka z kolorem. Mamy też Lifter Glossy w promocji, to są błyszczyki, które są po prostu bardzo dobre. Mamy też pomadkę z Miss Sporty, to jest tania pomadka, która fajnie się trzyma, jest matowa, troszeczkę wysusza, ale nadal w tej cenie to jest bardzo dobry produkt. Możecie zobaczyć inny odcień z tego, co pamiętam. Chociaż nie, chyba ten sam. Tylko, że znowu tutaj wygląda na brązowy, a
to rzeczywiście jest róż, też jest właśnie w teście Miss Sporty. Mamy ulubieńca wszystkich, tak samo jak Lifted Glossy, czyli Lovely H2O. Różne odcienie, raczej błyszczące, fajne błyszczyki, takie treściwe, powiedzmy, takie gęste. Więc one są dosyć mocno wyczuwane na ustach, ale się nie kleją, więc fajnie. Jest balsam do ust, chłodzący. Jakaś nowość właśnie od Lovely. W sumie niedrogi, jestem go dosyć mocno ciekawa. Jeśli ktoś z Was miał, to napiszcie co i jak. Mamy też konturówki z Lovely. Tanie, dobre, fajne odcienie. I też balsam do ust z Vivo. Tutaj akurat jest taki różowy, ale jest też taki żółty. Jeszcze jeden jakiś odcień. Ale prawdopodobnie na ustach i tak tego koloru nie widać. Z balsamu mamy z Isany balsamy za niecałe 5 zł. Tutaj Wam akurat dałam taki kokosowy. On bardzo ładnie pachniał, ale miał w sobie takie drobiny. Ciekawe dosyć. Taki raczej vibe lat 90. coś takiego. To nie były takie drobiny z błyszczyków na przykład, jakie mamy teraz, tylko raczej taki pyłek zatopiony w tym balsamie, coś takiego, ale bardzo ładnie też pachniał, no i fajnie nawilżał, jak to wszystkie te balsamy z Isany. Mamy też kredki do ust żelowe od Eveline i to też będziemy testować na kanale. Teraz przechodzimy do kategorii pielęgnacyjnej i mamy tutaj olejki do włosów z Isany. Tu akurat jest taki zielony, akurat jego zapachu za bardzo nie lubię, ale te wszystkie olejki działają podobnie. Mamy odżywki do włosów ze Stars from the Stars, mamy też maski Garnier, akurat te bardzo lubię do moich wysokoporowatych teraz włosów. Bardzo fajnie wygładza, taka jest dociążająca, ale wszystkie te maski z tej serii są przecenione, więc można sobie gdzieś tam do włosów swoich dobrać. Mamy moją jedną z ulubionych odżywek, która przepięknie pachnie, uwielbiam za zapach przede wszystkim. Jest to makadamia i pomarańcza. Genialna, tylko że u mnie akurat nie ma. Chciałam kupić, bo akurat mam końcówkę. No ale na razie jej nie ma u mnie. Jest też maska z tej serii, którą też mam. Ona jest pomarańczowa taka, w środku. No ta odżywka jest taka biała, powiedzmy, a właśnie ta maska jest taka żółto-pomarańczowa, coś takiego. Ale tutaj aż tak dobrze nie pachnie pomarańczowo, tak jak tamta. Natomiast ta mango, właśnie ją skończyłam. Przepięknie pachnie mango. Genialna jest i właśnie jest też olejek, jest przyceniony. I pachnie dosłownie tak samo pięknie jak odżywka. Polecam Wam ten zapach totalnie. Jeszcze jest truskawkowy i ten truskawkowy zapach też bardzo ładnie jest oddany. Nie jest to jakiś taki brzydki czy sztuczny. Bardzo fajne te zapachy, bardzo dobrze im wyszły. Do twarzy mamy hitowy krem z Bielendy, który niedługo będę właśnie używać, bo go mam. Więc zobaczymy, czy u mnie też się sprawdzi. Ma w składzie ceramidy, więc powinno być ekstra, jeżeli chodzi o taką regenerację. Mamy też sera do twarzy, na przykład tutaj jest sebo regulujące. Z ceramidami też jest, z tego co pamiętam, więc są właśnie w przecenie te serie z Bielendy. I mamy tutaj coś ciekawego do twarzy. Jest to marka Kruidvat. Nie mam pojęcia, jak to przeczytać. Ta marka, z tego co popatrzyłam, charakteryzuje się tym, że ma bardzo niskie ceny. Na przykład tutaj krem pod oczy kosztuje 5 zł. Jestem ciekawa, czy to rzeczywiście jest ok, jak skład. Musiałabym przypatrzeć w sumie. No bo cena jest naprawdę ciekawa. Jeżeli ktoś z Was miał któryś z tych kosmetyków, to dajcie znać, jak Wam się sprawdził. Bo na przykład krem do twarzy kosztuje 7 zł, więc to jest mega niska cena. Tam dalej chyba też zeskinowałam tonik, który również był tani. Mamy balsam do demakijażu z Fluffa, uwielbiam, genialny, bardzo ładnie pachnie, polecam. U mnie działa dobrze, bardzo ładnie rozpuszcza makijaż, gdzieś tam nie szczypie w oczy, więc super. Z uzdrowiska mamy krem pod oczy, podobno bardzo dobra marka. Też trzeba by ją przetestować, myślę. Mamy proszek do mycia twarzy z manufaktury Piękna. To jest ciekawe. Miałam taki proszek znakomi. Czyli zazwyczaj bierzemy sobie troszeczkę proszku na rękę, dodajemy wodę i myjemy twarz. Bardzo fajny był ten znakomi, dlatego ten też mnie bardzo kusi. I to jest dobra cena w sumie. Więc może właśnie się skuszę i też kupię sobie przetestować. Mamy też maseczki na usta. I mamy tutaj 5 sztuk aż za 8 zł. Więc to naprawdę bardzo dobrze się opłaca, bo z Pilatenu są też w promocji, akurat ich nie zeskrinowałam, bo się tak dobrze nie opłacają, bo tam kosztuje za jedną sztukę niecałe 3 zł, a tutaj mamy za 8 aż 5 sztuk, więc super. Właśnie z tej samej firmy są też płatki pod oczy, 10 sztuk hydrożelowe za 8 zł, a te hydrożelowe zazwyczaj są droższe, więc je będę chciała sobie kupić, bo jestem ich ciekawa. Teraz coś do ciała i mamy tutaj puch do ciała. Tutaj akurat wzięłam truskawkowy. Jestem bardzo ciekawa tej konsystencji. Czy to jest taki balsam po prostu, czy rzeczywiście jakaś pianeczka? Jeżeli ktoś z Was miał, to koniecznie mi napiszcie.
I tak naprawdę to już wszystko, jeżeli chodzi o przegląd. Zgodnie z Waszymi prośbami staram się też dodawać właśnie te takie pielęgnacyjne smaczki, te takie najciekawsze rzeczy, które są też w dobrej cenie. Jestem ciekawa, co myślicie właśnie o takim przeglądzie bardziej gadanym, więc napiszcie mi koniecznie tutaj w komentarzu, czy właśnie mieszać troszeczkę te formuły, czy teraz na przykład w ten sposób prowadzić tę serię. Gdzieś tam się zaczyna nudzić ta forma, mam jeszcze inny pomysł troszeczkę właśnie na tę serię. Na pewno coś będę tutaj zmieniać, żeby to urozmaicić. No chyba, że nie chcecie w ogóle zmian. To też mi napiszcie, bo gdzieś tam ta właśnie Wasza opinia jest dla mnie najważniejsza, bo to te filmy są dla Was, tworzone dla Was, więc chciałabym wiedzieć, czy Was też nudzi już ta forma, jakbyście to dalej widzieli. Ja już nie przedłużam, trzymajcie kciuki, żebym się już wyleczyła do końca, bo nie ma czasu na chorowanie. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Pa!